Pottera. Jak zamek z Harry'ego Pottera? Bo tu był nagrywany ten Harry Potter. Szary portfel. Szary portfel. Prawdopodobny, co nie? Piękny, nie? Identyczny jak skarb Pottera, co nie? Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Gol! Piąteczka. Super. Odbywają się rozgrywki w tak pięknym i uroczym miejscu. Spędziliśmy nockę w zamku czy w pałacu w Mosznej. Miejsce klimatyczne, przepiękne. Miejsce, które jest jednym z najciekawszych i najbardziej atrakcyjnych, jeżeli chodzi o takie obiekty. Pałac w Mosznej posiada 365 pokoi i 91 wież. Nie udało nam się wczoraj zwiedzić całego tego pałacu, dlatego że wróciliśmy tutaj późno. Już była ta pora, że trzeba było się praktycznie szykować do spania, żeby wstać rano. Być wypoczętym, bo śmigamy, jedziemy do Czech, jedziemy w góry. Stąd też grafik napięty. Ale jeszcze zrobimy rzut oka, podzielimy Wam się tym widokiem i jedziemy dalej. Polecamy tutaj przyjechać. Tuż obok pałacu usytuowana jest duża fontanna, która przywitała nas wczoraj dźwiękiem i tańcem. W rytm muzyki te strumienie wodne unosiły się do góry i doświetlone były dodatkowo różnymi barwami, co dodawało niesamowity charakter tego miejsca. Czas skończyć rozgrywki turniejowe, bo idziemy na śniadanko. Musicie mieć energię przed wyjazdem. Dokładnie. Nasze miejsce na śniadanko to jest w takim kąciku bardzo klimatycznym. Smacznego. Możemy zobaczyć, jaki mamy piękny widok z okna. Wybraliśmy sobie miejsce takie, żeby popatrzeć jeszcze na fontannę i na te ogrody pałacowe, żeby się też zmotywować do dzisiejszego wyjścia w góry. Hania apetycznie zajada naleśniczka z dżemem. Nie, bez dżemu. Bez dżemu. A Weronika co na talerzu ma? Paróweczki, sery, masełko, musztardę. I kanapka. W związku z tym, że dzisiejszy dzień to też wejście w góry, to musi być posiłek bardzo kaloryczny, żeby mieć ten zasób energetyczny, żeby wdrapać się na szczyt miejsca, gdzie wybieramy się. Dodatkowo do śniadanka sobie wzięłam galaretkę i owoce. Smacznego. A w tym pokoju spędziliśmy nockę. Jest to wersja pokoju tak zwana dla ubogich, turystyczna. No wiadomo, czy nie było telewizora. Wiem, że są wakacje, ale z moją piłką się nigdy nie rozstanę. Nie wolno tak kopać. Także w taki sposób, czy ten pokój tak wygląda. Natomiast, tak jak Ewelinka mówiła, jest to opcja turystyczna, ale też z widokiem na zewnątrz, na tarasy. Tu włącza się skrzywienie załadowe. Zobaczcie, tutaj woda wypłukała, czy wydrążyła dziurę. No i zajrzałem do środka, no i okazuje się, że są stare elementy dachówek, które tutaj były położone, czy są położone. I jakiś taki element mocowania od czegoś, ale to też jest na pewno starszy element, związany jakby z historią tego obiektu. Gdzie diabeł nie może, tam Krzysztofa pośle. Tak jest. Przemieszczamy się już w kierunku granicy, w kierunku gór, które już widzicie przed nami, do przejścia granicznego od miejsca, gdzie nocowaliśmy. Jest około 30 minut drogi, także bliziutko granicy spaliśmy.
Biornautówku, miejscowości przygranicznej. Zatrzymaliśmy się, żeby zobaczyć tamę przeciwpowodziową, która została tutaj postawiona po dużej powodzi, która miała miejsce w 1997 roku. No i jesteśmy już na szczycie tamy. Zobaczcie, jest to obiekt strategiczny, który w razie powodzi będzie chronił te tereny, tą dolinę, którą jedziemy, przed zalaniem. A my jedziemy w tamtym kierunku. Zobacz, jakie klimatyczne miejsce, urwisko, dolinka. Stryk, zdjęcie pamiątkowe. Nie jedno. Ja mam 6. Ja mam 7. Hania, będziesz się kąpać? Skakuj do wody. Zimna? Zimna, nie? Dojechaliśmy do granicy państwa Polski z Czechami i jesteśmy w miejscowości Zlate Chory. Zlate Chory. Zlate Chory. Znaczy, mówiąc po naszemu, ty jesteś w Polsce, a jestem za granicą, bo tak jest tutaj miejscowość Jarnołtówek. Ty jesteś w Jarnołtówku, a jestem... Zlate Chory. To teraz zmieniamy się. Nara. Ty jesteś gdzie? Zlate Chory. A ja w Jarnołtówku. A docelowo wybieramy się na Biskupią Górę. Stąd z buta jest godzina 25 minut. Natomiast my przekroczymy granicę państwa i podjedziemy bliżej miejsca, gdzie łatwiej i wygodniej będzie nam dotrzeć na tą górę. Wjeżdżając na sam szczyt Biskupiej Kopy podelektujemy się widokiem tej miejscowości, którą mijaliśmy, która usytuowana jest w Dolinie Gór. Przepiękny krajobraz. Jarnołtówek bodajże, tak? Dobrze pamiętam? W Jarnołtówku to przekraczaliśmy granicę, a to są Złote Chory. A Złote Chory, dobra, pomyliłem się. A naprawdę, robi wrażenie, nie? Mega. Wjechaliśmy już na parking u podnóży Biskupiej Góry, także pozostaje nam tylko teraz przebrać się i wleść na górę. Rozpoczęliśmy już wędrówkę na sam szczyt. Przed nami taka oto wspinaczka. Już możemy wracać? 40-50 minut, także. Ja nie dam rady. Dajesz. Nie dam rady. Jagódki są. To będziesz na dole tutaj donosiła nam picie. Jagoda, po prostu mi zejdę. Dla nas to niesamowite wyzwanie, bo trenujemy zawsze i chodzimy na płaskim terenie. A dopiero 2 minuty idziemy. A tu dopadły nas takie strome podejścia, z którymi musimy sobie jakoś poradzić. Przyjechaliśmy tu po to, żeby się z tym zmierzyć. Nie dam rady. Dasz radę, dasz. Trzymaj go, bambus. Dobrze. Część osób schodzi, a my dopiero wchodzimy. Jest dobrze. Jest tu jakaś informacja, ale po czesku ciężko tutaj doczytać, o co tu chodzi. Przełęcz mokra. A, na bazie, czyli na bazę, nie? Biskupka Kupa. 740 metrów. Ale zobacz, nawet tu jest buda, czyli... Ale my idziemy na biskupską tą kopę, to jest kilometr. Jak, Hania, dajesz radę? Nie chcesz? Dajesz radę? Ale mama, dajesz radę? Płuco na wierzchu, ale daje. To chodźcie za mną. Dopiero idziemy 3 minuty. Tymczasem dotarliśmy już do półmetka naszej trasy. No i już możemy delektować się widokiem, piękną panoramą gór. Jakie wrażenie? Mega, ale chyba mam lęk przestrzenny, bo jak patrzę, to mnie aż zapiera. Ale jest pięknie, naprawdę. No to fajnie. A w międzyczasie dotarliśmy już do miejsca, gdzie jest przejście graniczne. W tym miejscu usytuowany jest krzyż z napisami w języku czeskim i polskim. Tu jest ostrzeżenie, że pozor statni granica, czyli granica kraju, a zobaczcie, właśnie przeszedłem na polską część. Prawdę mówiąc, to też nigdy nie chodziłem po górach, natomiast ten szlak to jest tylko namiastką takich prawdziwych gór, natomiast od czegoś trzeba zacząć. A potem wyznaczać sobie jeszcze trudniejsze cele i większe szczyty. Naszym oczom ujawniła się taka wieża widokowa.
zapewne do której za chwilę się wczłapiemy, żeby zobaczyć całą panoramę gór w miejscu, gdzie jesteśmy. Tak jak Ewelinka pokazała, wchodzimy już na górę, na wieżę widokową. Kaiser Franz Josef Park. No to wdrapujemy się po schodach do góry. Piękny, klimatyczny obiekt wykonany ze specyficznych kamieni górskich. A jak się zawali to? Przestań, nie straszmy. Pa, tu jakie dziury, pęknięcie. I podelektujcie się razem z nami tym przepięknym widokiem. Mówię to po raz kolejny, ale naprawdę jest co pokazywać i jest o czym wspominać. Może ja trzymam cały czas Hanię, bo boję się, że spadnie. Ale Hania, jak? Jak widok, jak wrażenie? Zatkało ją. Zatkało. Dobrze, nie dotknę cię już więcej. Śnieżka. I tam jest pradziad. To jest tam, gdzie na początku mówiłam ewentualnie pojechać. Ale to jest dość daleko i o wiele dłużej się idzie. Jagódka? Chodź, pokażę ci tego pradziada, gdzie będzie. A teraz wracamy na dół, na parking. Tym oto zejściem, które widzicie przed sobą. Schodzą z góry dziewczyny. Hania, jakie wrażenie? Przemilczała to. A zaraz zobaczymy, jakie wy... Jakie miałam tamtędy, wiesz, musiałam przejść dołem. Jakie wrażenie? O Jezu, pięknie, naprawdę, mega wrażenie. Oj, naprawdę. Wejść weszła, ale zejść i co tu się dzieje? Bo odwrotnie powinno być. Co tu się dzieje? Lenistwo pospolite. Co tu się dzieje? Nie chcę się. No to siup w dół. No i teraz kilkukilometrowy marsz w dół. Teraz pracują inne mięśnia niż te, które pracowały podczas wchodzenia. Posta, kino, policja, wlakowe na drodze, jakaś kolejka, bankomat, WC. Wracając, zawitaliśmy do karczmy, gdzie będzie można smażony ser i pizzę zdegustować. No i jak sami widzicie, też jakieś zimne piwko. Pizza to pizza. Smakuje wszędzie tak samo. Pani chyba nie smakuje. Pani nie smakuje. No weszliśmy do pierwszego lepszego baru. Myśleliśmy, że to będzie wyrób ekskluzyw, a jest... Pa, zaraz wymiotuję. No nie przesadzaj, jedz. Pizza smakuje. Jak najgorsza. Z keczupem. No faktycznie nie za bardzo. Niedobra. Z Laty Chory żegnamy. I witamy Polskę. Zapraszam Was do wspólnej dymery. Kręci mi się w głowie, Hania. Nie rób tak. Już wystarczy, schowaj nóżkę. O matko, to nie dla mnie. To są halaczki. Teraz Wam pokażę, jak chodzi. I jak chodzi, chomik? Tak. Tak? I po malutku wracamy do domku. Kawał drogi przed nami. No i jedziemy i tak 500 km przed nami takiej monotonnej jazdy. 500 chyba z groszami, co nie? Może i 500 z groszami, ale monotonnej jazdy. Chodź, zbój masz. Chodź.
Chodź. Chodź. Chodź, idziemy, no. Chodź, chodź, idziemy, chodź. Chodź. Dotarliśmy już na Mazury do miejsca zamieszkania. Podróż przez całą Polskę minęła dosyć szybko i w miarę sprawnie, bez żadnych przeszkód. Mieliśmy tylko dwa postoje na jedzenie i na kawkę, a tak śmigaliśmy, żeby jak najszybciej dotrzeć do Susza. Tu jest piesek, który tęsknił i czekał na nas. Nie mógł się doczekać spacerku ze mną, także jeszcze spacerek. No i przy okazji też pokażę Wam piękny widok, piękną panoramę zza jeziora na widok sanktuarium świętego Antoniego, na nasz kościół w naszej miejscowości. Zbuju! Chodź, masz, chodź. Chodź. I zbuju się jeszcze z Wami też przywita, chodź. Chodź, zbuju, mordeczko, chodź. Chodź, piesku, chodź. No, dobry piesek, dobry, dobry. No i my już w domku, w komplecie. Udało nam się z tego wyjazdu jakiś materiał nagrać. Może nie jest on taki, jakbyśmy chcieli, no ale wiecie, jak to jest na wycieczkach, chodząc po górach, wśród ludzi. Czasami ciężko wyjąć kamerę i nagrać. Natomiast chyba najważniejsze, że udało nam się odpocząć i zaliczyć, że tak powiem, wyjazd z góry. Najbardziej chyba będzie zadowolona Ewelinka, bo to jej pierwszy wyjazd. Tak jest, bardzo zadowolona jestem. Zawsze marzyła o tym, żeby jechać, także tutaj skupiliśmy się na tym. Hani podobało się... Aż zakwasy mam. Dzieci się najbardziej podobało, Hania. W filmie jest, jak chodzisz po górach, jak śpisz w hotelu. Co ci najbardziej podobało? Plac zabaw. Hotel. Hotel. Hotelu, także tak, no, piękne plac miejsce. Zabaw. Piękne miejsce, które naprawdę polecamy, żeby każdy odwiedził. Pałac w Mosznej to naprawdę robi wrażenie. Taki obiekt, który... Tam Harry Potter był nagrywany. Który, będąc tam, czuje się ten klimat takiego 17-18 wiecznego funkcjonowania tam, bo na każdym kroku jest dużo chwalisz? Dodatków tam z tym związanych. Czekoladą. Także... Co sobie zakupiłaś? Czekoladę. Także jak najbardziej polecamy. Będąc jeszcze w Czechach, to też myślimy, że tam na pewno jeszcze w tym roku wrócimy. Odwiedziliśmy sklep przy granicy. I kupiliśmy czekoladę. Czekoladki. Oczywiście będąc w Czechach, to jak to nie kupić też kultowego piwka 0% złotego bażanta oryginalnego, to też dla siebie wziąłem na posmakowanie tradycyjne czekolady studenckie, tak jak tutaj Hania Wam pokazywała. Nie ruszaj. Drobne pamiątki, kupiliśmy jakieś magnesy. No, takich rzeczy, które tradycyjnie kupujemy my i Wy z wycieczek. Nie? My zawsze magnesy. Przeważnie. No, pewnie ciekawi jesteście, co dalej. Natomiast najbliższe dwa dni zostajemy w domu, a później wybierzemy się na jakąś wyprawę. Weekend chyba będziemy tutaj u nas, dlatego że jest susz triatlon. Ewelinka nie chce, a ja w związku z tym, że kiedyś triatlonowałem, to dużo osób przyjeżdża. Są też koncerty. Przemyślimy, ale na pewno będzie wyjazd połączony ze sportem. W jakiś sposób sobie to wymyślimy. Teraz następne dni to upały, natomiast na weekend chłodniejsza pogoda, to akurat chłodniejsza na to, żeby kibicować. Ale to jeszcze zobaczymy, jak wyjdzie. Oglądajcie nas na bieżąco, a wtedy no, będziemy Was informować o tym, co się dzieje u nas i co robimy. Wbijcie do nas do grupy Rodzinka Detektorystów.pl, która jest na Facebooku. Tam sukcesywnie zamieszczamy informacje o tym, co się u nas dzieje. Czy macie jeszcze coś do powiedzenia? Czekolada. Zapraszamy ci, którzy nas jeszcze nie subskrybują, czekolada, do subskrybowania naszego kanału. Czekolada, malina. Jak zwykle standardowo orzechy. Dajcie lajka, jakiś taktyczny komentarz. Czekolada. I dziękujemy Wam wszystkim za to, że nas wspieracie. A my w zamian staramy się dla Was też między innymi nagrać dobry materiał. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie. Do zobaczenia.
A jeszcze Tosia chciała się pożegnać. A. Jest i Tosia. A Zbój jest? Jest, ale jest leniwy. Chodź Zbój. Chodź Zbój, chodź się pokaż. Weź, bo pójdzie razem ze stołem. Chodź Zbój, hop, hop, hop. No jest i Zbój, zobaczcie. Jest i Zbój, który też tutaj chce się pożegnać. Także do zobaczenia. Pa, pa. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.